Rozpoczynasz maraton filmowy. Każdy z filmów trwa 1¾ godziny. Jeśli chcesz obejrzeć 3 filmy, to jak długo będzie trwał Twój maraton? Użyj osi liczbowej do rozwiązania tego zadania. Czyli wiemy, że każdy film trwa 1¾ godziny. Pierwszy film, akurat Gwiezdne Wojny, myślę, że znasz, zaznaczmy na osi liczbowej. Zaczniemy od tego filmu. Zaznaczymy na osi tym kolorem. Tu mamy 0, tu mamy 1, tu mamy 2, a nasz film trwa 1¾ godziny. Zatem musimy przejść na tym odcinku 3 kawałki z 4. Tu mamy 1, 1¼, 1¼ i 1¾. Zatem pierwszy film, Gwiezdne Wojny, będą trwały ten odcinek czasu, ten kawałeczek. Kolejny film, Władca Pierścieni, trwa tyle samo, 1¾, czyli znowu powinnam przejść na osi 1¾. Żeby nam było łatwiej, zobacz, 1¾ to jest liczba mieszana. Łatwo możemy to zamienić na ułamek niewłaściwy. 4 razy 1, dodać 3, tyle będzie w liczniku, w mianownik przepisujemy. 4 razy 1 to jest 4, dodać 3, 7, a dalej mianownik bez zmian, 4. Zatem 1¾ to inaczej 7¼. Zatem teraz na osi mogę przejść 7 tych małych kawałeczków, ponieważ każdy z nich wynosi 1¼. Zatem idziemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli to jest 1¾ godziny. I ostatni film, Gandhi. I znowu 1¾, to jest inaczej 7¼. Tak jak poprzednio, przejdę 7 kawałków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zobaczmy, gdzie my wylądowaliśmy teraz. To jest ten punkt. Odczytajmy. On jest równy 5¼. Ten punkt to inaczej 5¼. Sprawdźmy, czy taki sam wynik dostaniemy, jeśli nie użyjemy osi liczbowej i dodamy 3 razy 1¾. 1¾ napisaliśmy wcześniej, że to jest to samo co 7¼ i mamy tu dodać 3 razy, albo inaczej pomnożyć przez 3. To jest to samo co 7¼ dodać 7¼ dodać 7¼. 7¼ razy 3 to się równa 7 razy 3. Mnożymy licznik przez liczbę. Mianownik bez zmian. 7 razy 3 to jest 21. W mianowniku mamy 4. 21¼. To jest ułamek niewłaściwy. My odpowiedź mieliśmy podaną jako liczbę mieszaną. Zatem zamieńmy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. 21¼. Zastanawiamy się, ile razy czwórka zmieści się w 21. Zmieści się na pewno 5 razy. 5 razy, reszty zostanie nam 1, czyli to będzie 5¼. Zobacz, mógłbyś na to popatrzeć też w ten sposób. 21¼ to jest inaczej 20¼, dodać 1¼, prawda? 20¼ to jest inaczej 5, czyli mamy 5 dodać 1¼, zatem to jest 5¼. Jak długo będzie trwał nasz maraton? Maraton będzie trwał 5¼ godziny.